jutro o 12 bierzemy ślub. Ślub to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej kobiety. Naprawdę wielki dzień. Bartek organizuje ślub dla Doroty przede wszystkim dlatego, że ją kocha bardzo. Chce jej udowodnić tę miłość. Są niesprzyjające warunki, więc tym bardziej chcę pokazać jej i całemu światu, że będą toczyli tę walkę we dwoje. Mogę mieć pewność, że mój mąż Bartłomiej Lisiecki dziedziczy wszystko. Dorota ma świadomość tego, że temat pieniędzy zawsze był dla Bartka niekomfortowy. Pieniądze do życia są potrzebne i kiedy jej już nie będzie, chciałaby, żeby jej ukochany miał bezpieczne życie. Dzwoniłeś do notariusza? Bartek bardzo nalega na intercyzę, bo jest człowiekiem honorowym, który nie chce sprawiać wrażenia, że robi to dla pieniędzy. Zebraliśmy się w tym wyjątkowym dniu na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego Doroty i Bartłomieja. Ślub Bartka i Doroty jest czymś i pięknym, po prostu coś sobie przysięgają i ważne to jest dla nich obojga, ale jest też gdzieś to na pewno trudne, biorąc pod uwagę, że właśnie jest ta choroba i że to wszystko w obliczu tej choroby staje się takie apokaliptyczne wręcz, krańcowe. Mimo różnych przeszkód, mimo słabej kondycji Doroty, ten dzień jest wyjątkowy. Widok Doroty w białej sukni sprawia, że Bartek zapomina o wszystkich problemach. Jest tak zaaferowany, że chyba troszkę omija go moment, w którym mógłby zauważyć, że Dorota przygotowuje się jeszcze na coś innego. I to będzie coś, co bardzo mocno go zaskoczy. Dorota nie chce, żeby on patrzył na to, jak ona cierpi, jak walczy i być może jak odchodzi. Chce mu po prostu tego wszystkiego oszczędzić, bo myśli, że byłoby to dla niego zbyt przytłaczające i jest to po prostu miłość, którą w ten sposób okazuje. Gotowa? Dorota jest sceptyczna, jeśli chodzi o możliwości wyzdrowienia i wie, że tego happy endu może nie być. Nie szukaj mnie, proszę. Uszanuj moją decyzję. Zapamiętaj mnie taką, jaką mnie dzisiaj widziałeś. Najszczęśliwszą na świecie. Bartek przede wszystkim boi się, że więcej Doroty nie zobaczy. Że ślub to był ten ostatni moment, kiedy widział ukochaną. Nie rozumie tej sytuacji, bo on był przygotowany na to, że co by się nie działo, będą razem. Bartek jest bardzo zdeterminowany, no bo jeżeli się kogoś kocha, no to w takiej sytuacji zagrożenia życia tym bardziej chce się przy tej osobie być. Błagam cię, proszę cię, powiedz, gdzie ona jest! Sytuacja się komplikuje. Tomasz zna trochę Dorotę dłużej niż Bartek i wie, że jest uparta, że trudno ją powstrzymać. Tomasz rozumie Bartka, ponieważ sam też na swój sposób nadal ją kocha. A ponieważ czuje się winny, wątpi w decyzje, które podjął wcześniej i zaczyna stawać po jego stronie. Dorota łatwo się nie poddaje, ale jeżeli uznała, że pora z tym skończyć, to na pewno zrobi to na własnych zasadach. Bartek sam nie wie, komu może ufać. Przestaje wierzyć już komukolwiek. Wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby odnaleźć Dorotę, niestety mając świadomość, że może być już za późno. Przecież to samobójstwo. Niech ona nie umiera.